Cześć. W tym filmie postaram się wyjaśnić, co to jest kropka przy nucie. Czasami możemy spotkać się z takimi zadaniami w szkołach, gdzie przy nutach znajdują się kropeczki, czyli wydłużenia o połowę wartości nuty, przy której stoi. Postaram się w tym filmie wyjaśnić, jak ja to rozumiem, chociaż nie jestem muzykiem i nauczycielem, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze to zrozumiałem i mogę ułatwić zadanie zrozumienia tego różnym osobom, czyli na przykład rodzicom czy też dzieciom. I spójrzcie na przykładowe takie zadanie z kropeczką. O, tutaj mamy takie zadania, zobaczcie. Po znaku równości wpisz jedną wartość, która będzie równa zapisanemu rytmowi. To jest rytm, a tu mamy wpisać jedną wartość. Jedną wartość tego zapisanego rytmu. Jak to zrobić? Tu widzimy ligatury, tu widzimy kropkę. I nas interesuje tylko ta kropka. Więc dla przykładu skupiamy się tylko na tej nutce tutaj z kropeczką i zapisałem sobie ją tutaj. Jako, że to jest samotna nutka, jak widzicie, ósemeczka, no to ma chorągiewkę tak. Gdyby była w grupie, to oczywiście miałaby chorągiewkę tu poziomą, taką linię. I teraz mamy tutaj nutkę, ósemeczkę z kropeczką. I co to oznacza? Oczywiście podstawy trzeba znać, czyli podział regularny wartości nut. Cała nuta, taki znaczek, półnuta, taki znaczek, ćwierć nuta, taki znaczek, ósemka, taki znaczek z jedną chorągiewką i szesnastka, taki znaczek z chorągiewkami dwoma. Jak widzicie, tak to się prezentuje. Jeżeli to tylko mamy opanowane, będzie łatwiej. I dodatkowo do tych obrazków rysuję sobie zawsze ułamek. Jedna cała nuta, czyli jedna pierwsza, pół nuta, jedna druga, jedna czwarta, jedna ósma, jedna szesnasta. Dzięki temu łatwiej mi to wszystko zapamiętać, po prostu z takiego matematycznego punktu widzenia. I teraz tak, jeżeli nasza nutka, tak jak tutaj widzicie, to jest nutka ósemka i przy niej stoi kropeczka, to ta kropeczka znaczy tyle, że wydłuża się wartość tej nuty o połowę tej nuty, przy której stoi. Czyli jeżeli tu jest ósemka z kropeczką, to ta kropeczka znaczy tylko i wyłącznie tyle, że wydłuża się czas grania tego danego dźwięku o połowę tej nuty, czyli o szesnastkę. Czyli inaczej mówiąc, ta kropka to po prostu szesnastka. W związku z czym byłoby to po prostu równe tyle, co zagranie tej nutki plus jeszcze szesnastki. Ale nie jako dwa osobne dźwięki. I to jest ważne, trzeba to zrozumieć. To, że tu jest ta kropka, to tylko znaczy tyle, że nie gramy tej ósemki, tylko gramy ósemkę plus jeszcze dłużej przytrzymujemy na przykład przycisk na keyboardzie o jeszcze tą szesnastkę. Czyli ósemkę to byśmy zagrali mniej więcej coś takiego pip, a szesnastka byłaby coś takiego pip. Więc suma tego byłoby pip, po prostu dłuższy dźwięk. Więc kropka po prostu nam tutaj przedłuża dźwięk o wartość połowy nuty, przy której stoi. Zróbmy sobie jeszcze jeden jakiś taki przykład, żebyście zrozumieli. Mamy tutaj nutkę, zróbmy sobie grupę. Mamy tutaj nutki, zobaczcie. Zrobimy sobie o może tak i połączymy je poziomą linią. A poziomą linią to tak, jakbyśmy po prostu te chorągiewki ze sobą połączyli, ale na prosto. Czyli tą chorągiewkę tam tu prosto i tą chorągiewkę tu prosto i połączyli. Wtedy wychodzą dwie ósemki, prawda? Więc mamy tutaj dwie ósemki. Dwie ósemki. Ale kropka jest dodana tu, zobaczcie. Czyli przy tej nutce jest dodana tu kropka. Czyli szesnastka jedna, prawda? Więc ten dźwięk będzie dłużej grany o jeszcze dodatkowo te 16 niż ten. Więc tu będzie mniej więcej to tak grane. Pip, pip. Jeszcze raz, żebyście zrozumieli. Pip, pip. Tu po prostu jest krócej, bo tu nie ma tej szesnastki, a ten dźwięk jest wydłużony o jeszcze szesnastkę, czyli wychodziłoby coś mniej więcej takiego. Najpierw ta nutka, czyli będzie to jest ósemka, przepraszam, ósemka i szesnastka, czyli ósemka plus szesnastka. O, w ten sposób. Ja nie jestem muzykiem, nie jestem nauczycielem, po prostu staram się wam wyjaśnić, jak ja to rozumiem, a wydaje mi się, że dobrze, bo to bardzo szybko zapamiętałem. Czyli to coś, to jest to, a i to jest jako jeden dźwięk traktowany. To nie jest tak grane, że pip, pip,
Tylko chodzi o to, że ta kropka nam mówi, że ma być dłuższy ten dźwięk o połowę tej wartości tej nuty. I nieważne, czy tu jest ósemka, czy szesnastka, to jeszcze potem jest połowa tej wartości. Jeżeli tu była na przykład ćwiartka i kropka, no to byłaby ćwiartka plus ósemka. Razem grana w jednym dźwięku, w jednym nacisku albo na innym instrumencie. I tu jest jeszcze oczywiście druga nutka, czyli plus. I tu jest ósemka. Ósemka ma chorągiewkę, ale w grupie no to jest chorągiewka wyprostowana. No to jest wyprostowana, prawda? No to mamy jeszcze, proszę bardzo. O, tak sobie to możemy jakby zrozumieć. Mam nadzieję, że to wszystko, co teraz mówię, jest dla Was jasne. Bo to naprawdę jest jasne. I teraz przy takim zadaniu, ja już sobie je tutaj wezmę. Weźmiemy sobie jakieś takie, o, może jeszcze takie zadanie zróbmy, żebyście sobie spojrzeli na coś takiego. Zobaczcie, jeszcze takie coś sobie zapiszemy. Taką grupę, czyli tu mamy grupkę składającą się z jednej nutki, drugiej nutki, połączone poziomą linią. Przepraszam, trochę niechlujnie. Chyba wszystko jest jasne. I tu jest jeszcze połóweczka w ten sposób zapisana i kropeczka jest tu. Jak myślicie, co będzie to znaczyło? Na pewno wartość tej nuty to już widzimy, że tu jest czwórka, ale ósemka, bo jeszcze jest chorągiewka. Gdzie jest ta kartka? Tutaj już pokazuję. Czyli już widzimy, że z chorągiewką jest ósemka, czyli to jest ósemka z kropką, czyli połowa od ósemki to jest szesnastka, prawda? Inaczej spróbujmy to może tak rozpisać. O, w ten sposób. Czyli tutaj mamy ósemkę. A tutaj mamy tą kropeczkę, prawda? Ta kropeczka to jest szesnastka. O, tak może to powinien zapisać. Ta kropeczka oznacza szesnastkę. A ta nutka oznacza dalej to samo. Prawda? Czyli ósemkę. Ósemka plus 16. A ta tutaj, zobaczcie, ta też pewnie Was zaciekawi. Spójrzcie, że tu mamy co? Nutkę z prostą linią do góry, czyli każda z nich ma prostą linię do góry. Ale mamy tutaj raz i dwa odejścia. Czyli widzicie dwa odejścia, czyli dwie chorągiewki, czyli szesnastka. Prawda? Czyli mamy ósemkę, szesnastkę, ale to jest grane dłużej, a to jest szesnastka, bardzo krótki dźwięk. Czyli zobaczcie, ósemka i szesnastka, a tu tylko szesnastka. W związku z czym byłoby tak, podobnie jak tu, u góry, tylko że tutaj byłoby jeszcze krócej, bo tu była, pamiętacie, ósemka. Tu była ósemka, zobaczcie, to i to była ósemka. A tu jest szesnastka. W związku z czym tutaj będzie, to było ósemka i szesnastka, a tu tylko szesnastka, więc byłoby tak pip, a tu byłoby pip. Nawet krócej, bo szesnastka to jest takie pip. A to by było pip, pip, ale razem grane, więc tak pi, a tu byłoby pip, pip. Pi, pip, pip, pip. Pi, pip. Rozumiecie, tak mniej więcej. No chyba to jest dosyć zrozumiałe. Oczywiście to, co tu rozpisałem w ten sposób, rozpisałem też przy tym w ten sposób. No bo może tak będzie komuś łatwiej to zrozumieć. Dla mnie to już jest wszystko zrozumiałe, jeżeli chodzi o kropkę. Kropka po prostu wartościowo wydłuża o połowę tej nuty, przy której stoi wartość tego dźwięku. Czyli jeżeli dźwięk, tu mamy ósemeczkę, to jest ósemeczka plus jeszcze dłużej przytrzymujemy ten klawisz na przykład na keyboardzie o jeszcze tą szesnastkę. Ale to nie znaczy, że to są dwa dźwięki grane pi, pi, tylko to jest pi, jeden dźwięk. Jeden dźwięk. To oczywiście jest drugi, ale to z kropką to jest jeden dłuższy dźwięk o połowę tej nuty, przy której stoi. Tak więc chyba to jest jasne. Staram się to wyjaśnić tak, jak ja to rozumiem. A jeżeli ja to rozumiem, no to wy to pewnie też zrozumiecie. Tak się tego nauczyłem. Jeszcze wam pokażę jedno zadanie, takie bardziej może skomplikowane, żebyście to skumali. O, tu też taka ciekawostka. Tu jest nutka z kropką, widzicie? Na pięciolinii. Napiszmy sobie ją. Tutaj, o. Nutka otwarta z kropką. A nutka otwarta z kropką, to wiecie, że to jest. Tu jest cała nuta, a tu jest jeszcze kreska, więc to jest pół nuty, czyli jedna druga. I kropka oznacza połowę pół nuty, czyli ćwierć nutę. Zgadza się? Czyli to się równa pół nuty plus ćwierć nuty. Inaczej mówiąc, jedna druga plus jedna czwarta, tak jakby. Rozumiecie? Ale grane razem. To jest grane razem.
A jak jest grane razem, to znaczy się po prostu, że mamy tutaj jeden dźwięk dłuższy, czyli jedna, druga to byłoby mniej więcej tyle. Pip. A jedna, czwarta to byłoby pip. Czyli w sumie byłoby to coś, ta nutka, czyli jedna, druga z kropką to byłoby pip. I chyba wszystko jest jasne. Czyli tak jak gralibyśmy, zobaczcie, półnutę i ćwiartkę razem jako jeden dźwięk. I chyba wszystko jasne. To więc kropka jest zrozumiała, mam nadzieję. Czy mamy jakieś takie zadanie, które chciałbym Wam pokazać? O, może tutaj. Zobaczcie, to mamy już pokazane na takim przykładzie. Może być w drugą stronę, ale patrzymy kropkę, czyli ta nutka, tu już widzimy, że to jest ósemka, z jedną chorągiewką tylko w tą stronę od tej nutki, więc to jest ósemka. I tu kropka, czyli ósemka plus szesnastka. Popatrzmy jeszcze na jakieś przykłady. O, na przykład tutaj. Tu widzimy, że to jest ósemka, bo ma tylko jedną chorągiewkę. I kropka, czyli ósemka plus szesnastka, jako jeden dźwięk. Ósemka plus szesnastka, czyli trochę dłuższa ósemka. Czy coś jeszcze takiego mogę Wam tu ciekawego pokazać? W innym filmie pokażę Wam, jak ja rozumiem kwestie związane z ligaturami, czyli tymi łukami. Ale patrzymy tu na nutkę, tu jest ósemka, tak, tu jest ósemka, bo ma tylko jedną chorągiewkę. Ósemka plus szesnastka. Ósemka plus szesnastka, widać to od razu. No i chyba tyle. Więcej to chyba Wam nie pokażę przykładów, bo jak widzicie, jest to dosyć jasne. Tak więc myślę, że to jest jasne. Na koniec jeszcze raz przypomnę, co to jest kropka w moim odczuciu. Kropka to przedłużenie dźwięku o połowę wartości nuty, przy której stoi ta kropka. Więc już widzicie. Ósemka plus szesnastka. Ósemka jako grana razem, pamiętajcie. Tu się nie rozdziela, że mamy trzy dźwięki, tylko tu mamy normalne dwa dźwięki. I z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dajcie znać, czy w sposób zrozumiały Wam to przedstawiłem. Jeszcze raz przypominam, nie jestem nauczycielem. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.